Nie ma się co oszukiwać, zima już nie wróci, nie ma jej nawet w górach. Gwałtowne ocieplenie oznacza koniec sezonu narciarskiego, który w tym roku był dość krótki. W Beskidach działa już niewiele stoków narciarskich. Paweł Jędrusik. W Wiśle nieczynny jest już m.in. stok na Skolnitach. Jeździć można jeszcze na Siglanach czy Soszowie, ale na tym pierwszym stoku tylko przez 3 dni w określonych godzinach, bo odbywa się tam sportowa olimpiada dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie stok jest tylko i wyłącznie czynny dla zawodników do godziny 17. Mamy całkowitą rezerwację stoku, ale od 17 do 21 można po prostu sobie przyjechać, pojeździć. Zapraszamy klientów indywidualnych. Także no, jak widać, na stoku śniegu jest jeszcze dosyć sporo. Dla wielu narciarzy to smutny moment, bo w tym roku zima odpuściła wyjątkowo wcześnie. Nic nie wskazuje na to, że jeszcze wróci, choć na chwilę. No smutno, że to się kończy. Już w lutym bywały sezony, w których mogliśmy jeździć nawet do końca marca. Niestety w tym roku widać, że to się zakończy już teraz niebawem. Może to nawet ostatni weekend. Podobnie jest w Istebnej. Tam również sezon narciarski się kończy. Ograniczenia są już na stoku przy hotelu Złoty Groń. Stok narciarski jest jeszcze czynny, ale jest już to tylko wyciąg orczykowy. Kanapa została właśnie w dniu dzisiejszym zamknięta, więc to już zostają tylko ci najbardziej zapaleni narciarze, którzy jeszcze korzystają ze stoku. Raczej ten sezon zimowy dobiega już końca. Kolejne dni według prognoz pogody mają również być ciepłe, a termometry będą wskazywać powyżej 10 stopni Celsjusza. Trudno jest naśnieżyć trasy, bo nocą temperatury też są na plusie.